Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 296. odcinku GNM Plus i razem z wami są Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachiera i Mateusz Widut. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Zaczynamy standardowo. W co ostatnio graliście? No graliśmy. No to słucham, w co? Grałem w Ancestors Legacy w pełną wersję, już skończyłem wszystkie kampanie, pograłem trochę w multiplayer. Jest bardzo, bardzo przyjemna gra, taka na raz powiedziałbym. Ale... Znaczy, no nie ma za bardzo ale, po prostu no nie spędzę za dużo czasu w multiplayerze jakby po graniu tych kilku godzin, bo troszkę jest za mało głębi, wydaje mi się, w tej grze i jest trochę za mało rozbudowana dla kogoś, kto dużo grał w strategię, tak powiem. Więc na przykład wiem, że ty chciałeś zagrać, to tobie może się spodobać bardziej, jak nie masz, wiesz, nie grasz dużo właśnie w RTS-y, ale no jest, przede wszystkim kampania jest spoko, bo to masz 4 frakcje, w każdej jest po dwóch, nie w każdej. W dwóch jest po dwóch bohaterów, tam historyczne postacie oczywiście, w dwóch jest po jednym i po premierze dojdą kolejni i w każdym takim scenariuszu jest 5 misji i całość jest na jakieś 12 godzin i są dosyć zróżnicowane te misje, że tam masz mało oddziałów, na przykład trochę się skradasz, potem masz budowę bazy, potem masz większe bitwy, więc jest to fajnie tak pomieszane. No a multiplayer polega głównie na tym, jeżeli graliście w Company of Heroes, to jest dosyć podobnie, w sensie mamy bazę i musimy przejmować punkty kontrolne, żeby zdobywać po prostu zasoby, żeby móc dalej się rozwijać i produkować jednostki. Przy czym oczywiście tutaj nie ma jakby systemu osłon, bo nie ma broni palnej, prawda? Więc takie porównania z Company of Heroes są też takie, że na przykład mamy taki sam przycisk odwrotu do bazy, tak samo uzupełniamy jednostki, ale no właśnie jest walka w zwarciu oczywiście. I jeżeli przede wszystkim brakuje mi takiego mikrozarządzania, czyli sterowanie jednostkami takiego bardzo dokładnego, bo kiedy już się jakby zewrze w walce oddział, to praktycznie nie da się go odłączyć, poza tym, że klikniesz odwrót i oni pobiegną do bazy, więc to mi troszkę przeszkadza, że nie można tak manewrować tymi jednostkami, jak już zaczną atakować. Czasem bywa tak, że po prostu biegnie oddział koło wrogów i tam zaczepią przeciwników, albo przeciwnicy ich zaczepią i już cały oddział się wiąże do walki, nie możesz nim za bardzo nic z nim robić. Ale są niektóre fajne mechaniki, bo na przykład są dwie postawy, ofensywna i defensywna, i na przykład kiedy wrogowie na ciebie szarżują, a ty nie masz włączonej defensywnej postawy, to mogą na przykład się twoje wojownicy przestraszyć i bardziej im spada morale i są po prostu trochę tacy osłabieni, więc trzeba zarządzać tymi dwoma postawami i włączać je w odpowiednich momentach, więc nie jest to zupełnie takie, nie jest to uproszczony RTS, tak jak myślałem, że może być, przez to, że jest sterowanie podpada też troszkę robione. Na przykład mamy maksymalnie 10 oddziałów, nie możemy mieć więcej. I na przykład nie możemy też ustawić sobie w wygodny sposób formacji, w sensie jak masz na przykład 3 oddziały piechoty, to przyciągając myszką, tak jakby to było intuicyjnie w zwykłym RTS-ie, nie możesz ich ustawić w szeregu, tylko się ustawiają jakoś tak w kolumnach, nie tak jak chcesz, więc to czuć tutaj troszkę, że właśnie jest to robione podpada, tak, ale nie przeszkadza to aż tak bardzo. Bumperami się zmienia w ogóle te jednostki. Tak. Grałem trochę przez pół godziny tylko, co prawda, ale grałem na kontrolerze i muszę przyznać, że nawet jest fajniejsze sterowanie niż w Halo Wars, no bo ta gra też jest bardziej rozbudowana niż Halo Wars, więc jeżeli myśleliście, że na konsolach najbardziej rozbudowaną strategią mogło być Halo Wars, to jest troszkę lepsze, przy czym na konsole ta gra wychodzi dopiero pod koniec roku, czy nawet w przyszłym roku, więc na razie jest tylko na PC, właśnie dziś jest premiera, jak nagrywamy ten odcinek, więc już jest dostępny, jak słuchacie. I polecałbym, jeżeli nie jesteście jakimiś super hardkorowymi fanami strategii, bo naprawdę przyjemnie spędziłem te tam kilkanaście godzin. No i w multi oczywiście już są tacy gracze, że nawet przed premierą już po prostu czuć, że hardkorowcy strategii grają. Może to twórcy gry. Może też twórcy gry, nie wiem. Ale w każdym razie udało im się, to jest bez wątpienia najlepsza gra Destructive Creations, no bo oni mieli wcześniej Hatred, które nie było zbyt fajne, no i Ice Defense, gdzie taki celowniczek, więc no naprawdę fajnie i mam nadzieję, że zrobią sequel zrobiony tak bardziej pod pecety, może kiedyś. Grałem jeszcze w Sunset Overdrive. Aktywowałem sobie Game Passa dopiero, bo miałem za darmo miesiąc. I ta gra po pół godziny jest już nudna i nie chce się w nią grać. Nieprawda, właśnie jest coraz lepsza, bo potem odblokowujesz coraz więcej opcji poruszania się. Teraz po 8 godzinach, jak już mam podwójne odbijanie się i potem jeszcze masz taki dash w powietrzu, to po prostu jest najlepszy system poruszania się, jaki w ogóle widziałem w grach od bardzo, bardzo dawna. I teraz jestem już absolutnie spokojny o Spidermana, bo to samo studio robi. Jest tu opcja szybkiej podróży, ale w ogóle z niej nie korzystam, tak mi się podoba ten system movementu, jest naprawdę świetnie zrobiony, bo jak oglądałem gameplay, to mi się wydawało, to jakiś taki sztywno wygląda, trochę takie jakieś
pod dziwnymi kątami, niby się ta postać łapie, ale w ogóle tego nie czuć, jak się gra. Jest naprawdę strasznie płynne i też walka jest zupełnie z tym połączona, nie? Więc jakby to jest nierozłączne, to poruszanie. W ogóle chyba nawet minuty nie spędziłem walcząc w taki normalny sposób, że biegasz po ulicy i strzelasz. Więc bardzo mi się ta gra spodobała, chociaż otoczka taka, powiedziałbym, humorystyczna, to może nie jest mój za bardzo... znaczy, no nie mój klimat. Do samej jakby rozgrywki nie miałem żadnego, ale tylko właśnie ta otoczka i to, jak jest prowadzona ta fabuła i w ogóle jakiś sens i cel tej gry, no nie ma, no, go, to nie, nie ma go tak naprawdę. No nie, to nie jest... wchodzisz, rozwalasz wszystko, co się dzieje, co w ogóle porusza się dookoła ciebie i na tym koniec tej gry. No tak, ale jest dosyć spora różnorodność tych misji, bo masz takie tower defense fragmenty, masz na takie momenty bardziej oskryptowane, gdzie na przykład, nie wiem, sterujesz wielkim dźwigiem, nie wiem, czy doszedłeś, nie przyszedłeś pewnie całej nie, gry. No, ja pograłem, mówię, dwie godziny, a to się naprawdę trzy. Potem bardzo fajnie rozkręca i... A ty skończyłeś ją? No mam 8 godzin, to z tego co widziałem to 10, więc myślę, że zaraz skończę, ale no... Też jestem nieobiektywny, bo to praktycznie za darmo, nie, bo w Game Passie to nie kupowałem tego na premierę, ale bardzo, bardzo mi się spodobało. To z klasyków co następne? Quantum Break, czy już grałeś? W Quantum Breaka grałem na PC, więc teraz nie wiem, co będę ogrywał. Halo 5 ciągnąłem, żeby pograć w multi. Nie ma już ekskluzywów na Xboxa. No tak, to był ostatni ekskluzyw Sunset Overdrive, do którego nie ma na PC, więc... Ale nie, no tak ogólnie mówiłem, no ale dobra. I to było na tyle, skończyłem jeszcze Halo Reach i... Nie wierzę, jak Bungie teraz może robić tak słabe kampanie, bo Halo Reach to była ostatnia gra z Halo i tam ta kampania jest tak fenomenalna, masz obronę miasta między innymi, które obronę miasta też była w Destiny 2 i to było tak o wiele gorzej zrobione, nie rozumiem tego studia, co się z nimi stało, szkoda troszkę. I grałem też w multi w Halo Reach i byłem w ogóle drugi w tabeli, chociaż nie grałem parę lat w Halo na konsoli, więc jestem z siebie dumny i to by było na tyle. Pawle, bo ty już tak przysypiasz coś taki, nie wiem, nieswój jesteś, nie grałeś w nic? No właśnie nie. Nie grałeś okay, w nic. Tak się złożyło, że miałem rewelacyjny kolejny już chyba drugi tydzień z rzędu, w którym moje granie ograniczyło się do uruchomienia na jakieś 15 minut Pillarsów. Generalnie jestem niesamowicie dobrze przygotowany. Nie, no to wiesz, ja też w nic nie grałem. To powiedz tylko, czy ci się podobają, czy tak średnio? A, czyli średnio. Czyli... Nie, podobają mi się, ale... To jest dopiero półtorej godziny rozgrywki za mną, więc no. Okej. Okay. Ciężko powiedzieć, bo generalnie z Pillarsami pierwszymi też było tak, że po dwóch godzinach jeszcze mi się bardzo podobały. Nie dokończyłem ich chyba do dzisiaj, jeśli się nie mylę. Ja miałem odwrotnie, sobie. Właśnie mi się początek pierwszych tak średnio podobał, a tutaj od początku tak. Znaczy, podobał. Bardziej czułem tą nostalgię powrotu do tego typu gier, bo też nie grałem w te pierwsze próby. Powiedzmy powrotu do izometrycznych RPG-ów, które tam przed Pillarsami powychodziły. Natomiast no te wydają się na razie fajne, dosyć płynne, chociaż jest parę dziwacznych rozwiązań, raczej bardziej takich pobocznych, typu sterowanie i tak dalej, co do których bym się troszeczkę pewnie przyczepił, ale wydaje mi się przyjemna, na pewno taka płynniejsza, jeżeli chodzi o rozgrywkę, niż pierwsza część, szczególnie jeżeli chodzi o system walki. Tak, to prawda. No okej, no to w takim razie zamykamy segment, w co ostatnio graliśmy, a przechodzimy do newsów z ostatniego tygodnia i jest ich całkiem sporo, dlatego wybraliśmy tylko kilka na GNM+, więcej na audycji Gramy na Maxa, którą możecie już obejrzeć na YouTubie, tak, między innymi. Możecie też posłuchać na naszej stronie, jeśli chcecie mieć w jakiejś takiej formie mobilnej, do samochodu, do MP3 czy tak dalej, ale właśnie przejdźmy do pierwszego tematu. Pierwszym tematem będzie Stalker 2, o którym dowiedzieliśmy się równo tydzień temu, praktycznie nagrywając. Dwie godziny po audycji. Dwie godziny po audycji. Początkowo myśleliśmy, że to w ogóle nie jest możliwe, żeby Stalker 2 został zapowiedziany po tylu latach. Jakiś fake, że coś tam, a tu się okazuje, że naprawdę Stalker 2 powstaje. I co jest takie troszkę optymistyczne, jeden z głównych producentów w ogóle jedynki nad tym pracuje, bo na niego jest zarejestrowana nawet strona oficjalna gry. No i oczywiście studio to samo, GSC Game World ukraińskie. Przy czym no, nie wiem, ile tam tak naprawdę deweloperów zostało, bo przypomnijmy, że to studio było rozwiązane na jakiś czas i część założyła Foray Games, czyli robią Metro, a część założyła jeszcze Vostok Games i oni robią też jakieś tam postapo, chyba teraz Battle Royale. Więc... Nie robili Survivarum? Robili Survivium, a teraz robią właśnie Fear the Wolves, postapo jakoś tam Battle Royale. I ciekaw jestem, ile to tak naprawdę deweloperu zostało z tego oryginalnego składu, które robiło Stalkery stare. Ale w każdym razie, no, ja się na początku bardzo się podjarałem, że Stalker 2, wow, super. Ale tak teraz jestem troszkę zaniepokojony tym, co oni mogą zepsuć jednak z tą grą. Chociaż, no nie wiem, jeżeli mają wydawcę jakiegoś, to nie ujawniają go na razie.
i wydawca zawsze może coś tam sknocić. I ja obstawiam, że w ciągu najbliższych tygodni jednak będzie Kickstarter. Tak podejrzewam, coś czuję w kościach. No mamy 3 lata jeszcze do wydania tej gry, teoretycznie, znaczy do planowanego wydania, więc prawdopodobnie to jeszcze może się obsunąć i tak dalej. Myślę, że oni są teraz na etapie takiego raczej wstępnego, hej, dobra, no właśnie, wczoraj na kawie robimy. Tak. Dlatego też chodzi mi z tym Kickstarterem, że to mi pasuje, że pewnie przygotowują teraz materiały, które mogą wstawić na stronę Kickstartera, no, pokazać coś tam. No wolałbym jednak, żeby to była... No tak, ale wiesz, ale jaki wydawca to weźmie? Z tych dużych? Stalkera? Żaden? THQ Nordic może? Ja wiem, kto by wziął Stalkera. Bethesda by wzięła Stalkera w dzisiejszym. Tak, ale nie sądzę, że... No, ale oni by wzięli samą markę i zrobili własną grę. Właśnie problem byłby w tym taki, że nie zrobiłoby wtedy GSC gry, no którą chce zrobić. Więc ewentualnie tak myślałem, że THQ Nordic, bo oni biorą te takie gry nie AAA zupełnie. I to może byłoby jakaś szansa. Paradox, Wschodnia Europa, wydawca też. No w sumie? Coraz większy. Też coś w tym jest, ale nadal obstawiam jednak Kickstartera. I w sumie, czemu nie? Pillarsy się udały, Divinity się... Te wszystkie jakby wskrzeszenie tych izometrycznych gier się udało z Kickstartera, więc teraz może pora na shootera jakiegoś starego. No tak, chociaż też zastanawiam się, jakie środki trzeba alokować, żeby stworzyć izometrycznego RPGa, a żeby zrobić shootera. Chociaż z drugiej strony ten izometryczny RPG, jeden i drugi, który wymieniłeś, jest też z pełnym voice actingiem i tak dalej, właśnie. Też pewnie były spore koszta. No, mam nadzieję, że jeżeli to będzie Kickstarter, to jakiś porządny i tylko będzie początkiem na tej drodze do znalezienia sponsorów. No tak, może być też tak, niektórzy tak robią, że najpierw mają Kickstartera, a potem szukają wydawcy też dodatkowo, więc... Żeby z czymś już przejść. No dobrze, ja jestem ciekaw, w ogóle teraz sobie, tak? No bo nie wiem, powiedzieliśmy, że niby 2021, tak. W lutym 2021 roku ma się pojawić gra, co jest oczywiście, jeśli mają wydawcę, to jest taki normalny termin produkcji, gdzie zakładamy, robimy Stalkera 2. Albo jeżeli teraz zaraz ruszy Kickstarter, to też jest całkiem prawdopodobne. No tak, ale zebranie na Kickstarterze to albo jesteś, wiesz, tym gościem od Shenmue 3 i w jeden dzień zbierasz 3 miliony dolarów. Albo też... ogłoszono to na E3, więc oszukiwałeś. No dobra, ale to nawet nie o to chodzi. No i bez tego na pewno by szybko zabrał te pieniądze. A tutaj jaramy się, ale my jesteśmy z Polski, to jest niedaleko, to są takie bardziej nasze klimaty. I sami dobrze powiedzieliście, że raczej na zachodzie ta gra nie jest tak bardzo popularna, a po drugie jeszcze Stalker pierwszy, nie wiem, czy nie był robiony praktycznie 10 lat od momentu, kiedy wymyślono, żeby zrobić go. Bardzo długo robiony, chyba tam właśnie 9 czy coś takiego, może rzeczywiście te 10 nawet, ale Stalker, nie, o ile nie był popularny, jak wychodziły tyle, jest teraz, wydaje mi się, dosyć dobrze rozpoznawalny jako marka, jako sama nazwa. Tak, tego... teraz też wydaje mi się, że na zachodzie Metro jest popularne na zachodzie, więc ten klimat takich gier, no bo nie ma, jest Metro i nie ma dużo innych takich gier tak naprawdę, więc to też może zdziałać na ich korzyść, ale też zainstalowałem teraz Stalkera sobie parę dni temu, jedynkę, Shadow of Chernobyl. I ta gra w sumie, jeżeli chodzi o strukturę, ona by pasowała do tej mody na open worldy teraz, która jest na przykład, bo tam jest sandbox tak naprawdę. Jak się chce, można pójść z podstawowym pistoletem do ostatniej strefy od razu, chociaż to się skończy prawdopodobnie szybko. No, chodzi mi o to, że jakby pomijając kwestie techniczne, ta gra nie jest archaiczna, jeżeli chodzi o design, rozgrywki, gameplayu tak, i świata na przykład, więc mogą zrobić po prostu Stalkera, tego pierwszego, nowy silnik i trochę zmienić fabułę i tam lokację i tyle. I byłbym bardzo zadowolony. Pojawiło się też zaraz po tym, jak ogłoszono, że Stalker się pojawi, ten nowy, pojawiło się, właściwie cyrkulował sobie w internetach wywiad z twórcami, gdzie oni mieli mówić, że między innymi, że planują zrobić z tego swego rodzaju MMO, to znaczy grę, w której będzie można w ramach tych hubów wchodzić, ale chciałbym spieszę uspokoić. Bardzo mocno spamowany był ten artykuł i nie wiadomo, komu się tak chciało, ale no nie ma żadnego źródła, nikt nie potwierdził tego wywiadu. Wydaje mi się, że tak nie było kiedyś, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś miał powstać Stalker 2, dawno temu. Tak, ale nawet w tamtych artykułach nie było takiego, bo to jest wywiad rzekomo przeprowadzony, właśnie specjalnie wzięto, to nawet nie była rosyjska strona, tylko tam zdaje się białoruska, to wiecie. Znaczy, aha, czyli że nikt nie sprawdzi, tak, bo jakieś cyrylice. Generalnie wymyślone jakieś niesamowitości były, bo to jeszcze tak napisane, że ten wywiad naprawdę wyglądał rewelacyjnie, tak zachęcająco, po czym nagle spadały te słowa magiczne. Czyli niepotrzebnie straszymy ludzi. Ale tak, no to uspokajam, jakby ktoś znalazł taką informację. Że to fake, no powiedz to, jest fake. To jest fake. Nie jest prawdziwy wywiad, no. Ale tak czy inaczej, Czekamy. Jest Stalker 2, jak chcecie, żeby wyglądał, no? Chcemy, żeby miał taki sam system sztucznej inteligencji, jaki był w tych Stalkerach starych. Chcecie, żeby miał lektora? Czy oczywiście, czemu nie? Najlepiej...
tą, jak ona się nazywa, ta pani z filmów przyrodniczych, Krystyna Czubówna, i będzie rektorem w Stalkerze 2. Może nie. W polskiej wersji. No Pawle, a ty? Ja to przede wszystkim chciałbym, żeby... Bo tak, tutaj mówiłeś o sztucznej inteligencji, no to tak, właśnie ten, oni mieli ten system takiego dynamicznego środowiska, więc chciałbym, żeby to zostało tylko jeszcze bardziej ulepszone, żeby jeszcze bardziej to wszystko było dynamiczne. I może ten system rankingu, bo tam mieliśmy taki system, gdzie byliśmy jednym z wielu stalkerów, widzieliśmy w naszym menu jakby wszystkich innych stalkerów i awansowaliśmy sobie, zdobywając jakby sławę, to żeby to troszeczkę odbudować może. Bo to było delikatnie, to było takie sztywnawe jakby, trochę sztuczne, bo nikt inny poza nami za bardzo tam nie skakał. Natomiast gdyby to zrobić tak bardziej dynamicznym i takim rzeczywiście, nie mów tego słowa więcej, MMO, to tak. No dobra. No i klimat, no klimat przede wszystkim. To możemy w ogóle powiedzieć, że to będzie pytanie odcinka może. No, możemy zaryzykować, nie wiem czy to jest aż tak popularne wśród naszych odbiorców. Dajcie znać, czy graliście w stare Stalkery. Teraz można już tanio bardzo kupić pierwszą część i te dwie pozostałe. I są też świetne mody, które tak poprawiają grafikę, że ta gra wygląda naprawdę nieźle. Bo system oświetlenia sam w sobie wygląda w ogóle dziś właśnie a propos, że przeinstalowałem to, jak podchodzę do płonącej beczki, to dziś mam spadki do kilkunastu klatek na sekundę w grze z 2000 którego tam roku, więc jest nieźle. Siódmego chyba. Tak, ale w każdym razie dajcie znać, co sądzicie o zapowiedzi Stalkera 2, jak wspominacie oryginały i co byście chcieli zobaczyć w drugiej części. A my przechodzimy do kolejnego tematu, który będzie związany z Call of Duty, no bo tego nie mogło zabraknąć. Wszyscy wiemy, że Call of Duty to będzie Call of Duty Black Ops 4. Plotki się potwierdziły, nie będzie kampanii dla pojedynczego gracza, ale mamy rozmawiać o innej kwestii. Tak, tak. Ogólnie o Call of Duty Black Ops 4 porozmawialiśmy na audycji, której już możecie posłuchać, jak mówiliśmy wcześniej, a teraz chcemy bardziej się skupić nad czymś nieoficjalnym, to znaczy nad tym, że podobno w Black Ops 4 nie będzie Season Passa, czyli przepustki sezonowej do multiplayera. I to by się zgadzało, jak źródło to jest serwis Gaming Intel, który tam kiedyś coś sprawdzone informacje na temat bodajże Black Opsa 3 i World War 2 też przeciekał, więc jest to w pewnym sensie trochę wiarygodna rzecz. I jakby dla mnie to jest wiarygodne, bo jakby ta gra ma być taką trochę grą usługą z tego co słuchałem tych prezentacji oficjalnych. Nawet tryb zombie ma być tak rozwijany, że mają być jakieś challenge tam dodawane tygodniowe i tak dalej, trochę jak w Fortnite'cie. Więc pasowałoby mi to, gdyby tak naprawdę było, że nie będzie płatnych map do multiplayera, tym bardziej, że wydaje mi się, że oni będą chcieli pokazać, że chociaż byli tacy źli i skasowali kampanię, to patrzcie, jesteśmy jednak fajni i nie ma płatnych map do multiplayera, więc podejrzewam, że to się sprawdzi i bardzo fajnie, bo nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że zawsze gram w koda jakieś miesiąc, dwa po premierze w multiplayer, potem odstawiam, no bo wiadomo, są inne gry i tak dalej. I gdyby faktycznie te mapy z DLC były darmowe, to miałbym powód, żeby wrócić do tej gry i trochę pograć więcej. Ja tak naprawdę nigdy nie widziałem sensu, żeby wydawać tyle pieniędzy na mapy z multiplayera, jeżeli mam tyle innych gier, które mają darmowe mapy, więc... Ale to też tak jest, że głównie gracze grają w multi do momentu, kiedy wychodzą pierwsze takie płatne, duże dodatki. Tak samo było zresztą przecież i z Battlefieldem pierwszym, gdzie było dużo graczy, dużo. Nagle wyszedł ten jeden taki duży dodatek dodający, nie wiem, tam Rosjan znaczy, to jest i tak w ogóle, dalej. Z Battlefieldem jest w ogóle inna sprawa, bo tam jest tak, że jak i to się rozwarstwiło, nie? Jak masz premium, teraz już tak nie jest, bo tam poddawali za darmo te dodatki ostatnio, ale było tak, że na przykład wyszedł trzeci dodatek, chciałeś zagrać na mapach z pierwszego dodatku, tego rosyjskiego, i one były praktycznie jeden serwer był tylko, bo wszyscy grali albo w najnowsze, albo tylko w te z podstawki, więc takie płatne mapy w grach z multi zawsze były dla mnie przynajmniej problemem. No i to też trochę inna skala, generalnie kot jako taki, on nigdy nie ma problemów ze znalezieniem ludzi jakby na serwery i to tam niezależnie od mapy jaką się wybierze. No bo jest mniej graczy też na mapie, nie? Więc... No tak, to raz, że mniejsze mapy i mniej graczy, a dwa, że no też ta fanbaza jakby powiedzmy, nie, gracze stali tacy Call of Duty, no to raczej jednak trochę większa rzesza niż w przypadku Gear Dice. A jeżeli chodzi o ten Black Season Passu, mam wrażenie, że im i tak to się opłaci. Zwróci. Chociażby ze względu na fakt, że będziemy mieli ten rewelacyjny tryb Battle Royale, na którym można zbić fortunę. To też prawda i przypomnijmy, że World War II zbiło po prostu jakieś tam horrendalne sumy właśnie z lootboxów, chociaż w ogóle w tych lootboxach nie ma żadnych rzeczy
że tak powiem, wpływających na gameplay, w przeciwieństwie do Infinite Warfare i do Black Ops 3, gdzie faktycznie w lootboxach miałeś części broni. Tak samo jak Fortnite. Ale chodzi mi o to, że wiesz, też, że... Wiem, ale tam też zarabia głównie na tym, tak. co nie wpływa na rozgrywkę. Masz rację, ale chodzi mi o to, że mam nadzieję, że... Bo w Black Opsie 3 właśnie były te lootboxy w pewnym sensie takim pay to win po części, więc mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, że zrobią tak, jak było w tym drugowojennym, że to będzie tylko kosmetyka. Ale też warto dodać, że Season Pass ma podobno być do trybu zombie, co też nie jest aż tak straszne, biorąc pod uwagę, że pierwszy raz w ogóle w historii dostaniemy aż 3 scenariusze na starcie, na premierę do zombie. W tym jeden w ogóle scenariusz będzie w starożytnym Rzymie z bronią białą, więc to w ogóle jest jakieś szaleństwo magiczne. Tak? W piątce nie było czasem, chociaż tam scenariusze, tam bardziej to były mapy niż scenariusze, ale... Ty mówisz o World at War, tak? A tak. To wiesz, to jeszcze były czasy, gdzie nie było takich... World at War miał, przecież też nie miał Season Passa, miał darmowe mapy do multi, więc to wiesz, to były jeszcze te czasy, kiedy Call of Duty jeszcze nie było tak zepsute korporacyjnie, że tak powiem. Wiesz, że to było chyba 8 lat temu. No, nie, troszkę to, czasu całkiem już... niedawno właśnie mi się wydaje. No, 2010. Ja myślałem, że... To nie był ósmy, to nie było jeszcze dawniej? Ósmy rok to był. Jakoś panowie, tak, to było dużo dawniej. Jeszcze a propos tego Season Passa i braku, warto zaznaczyć, że już są oferty preorderów Black Ops 4 i nawet jak są jakieś edycje specjalnie, to w żadnej nie ma mowy o Season Passie właśnie, a o tej porze, znaczy w sensie zawsze po prezentacji oficjalnej były preordery i było już wiadomo, że ten Season Pass będzie, więc no ja się cieszę, bo to powód będzie, żeby trochę więcej, częściej powracać do Black Ops 4. Ja tylko, będziemy rozmawiać na audycji, chociaż ja chyba nie będę, ale mi się podoba to, co widzę, bo mi się bardzo podobało Black Ops 3. Jedyne, co mi się nie podobało w Black Ops 3, to że był momentami za duży chaos przez to skakanie i bieganie po ścianach, więc ja wiem, że to jest drobna tego ewolucja gameplayu. Będzie. Właśnie, ja wiem, że to jest drobna ewolucja gameplayu, tak naprawdę z tego, co ludzie mówią, ale ja jestem jakby za i chętnie zagram w Black Ops 4. Potwierdzam, 2008, sprawdziłem, miałeś rację. World at War, oczywiście. A my przechodzimy teraz do kolejnego tematu, który będzie związany z PlayStation 5. Prezydent Sony Interactive Entertainment John Codera powiedział na spotkaniu z inwestorami, czy też tam innymi ludźmi w Tokio w 2000. Na Investor Relations Day, że no, PlayStation 4 wchodzi powoli w cykl końcowy życia dla swojego sprzętu. I co to oznacza? To oznacza, że potwierdzi się moja teoria, że będzie w 2019 zapowiedź, a w 2000, albo pod koniec 2019 będzie premiera, albo w 2020. I też już trochę później, parę godzin po tym newsie właśnie, że to już koniec, końcowy etap życia PS4. Na oficjalnym blogu potwierdzili przedstawiciele Sony, chociaż nie wiem, czy na oficjalnym blogu, ale gdzieś tam potwierdzili w każdym razie, że PS4 ma być na pewno wspierane do 2021 roku. Podejrzewam, że tu chodzi o gry, które będą tak zwane międzygeneracyjne. Tak. Więc tym bardziej się potwierdza, że 2020 to jest naprawdę takie maksimum. Najpóźniej wtedy na pewno będzie już PS5. Już wiele razy o tym rozmawialiśmy, ale jeżeli chodzi o takie informacje nieprzeciekowe, to jest najbliżej, co możemy dostać, jeżeli chodzi o prawie oficjalne potwierdzenie, że faktycznie już tak naprawdę zaraz będzie PS5. I bardzo fajnie. I to też jakby podejrzewam właśnie, że te takie gry jak The Last of Us 2, czy Death Stranding, czy te samurajskie coś tam, której nazwy nie umiem wymówić. Tsukushima nosił pisio. Ghost of Tsukushima. Że to będą gry, które wyjdą też na PS5. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak, jak było z The Last of Us, że będzie wydawany osobno remaster tej gry na kolejną konsolę, tylko mam nadzieję, że PS5 to co? Jest moje... nie zarobić dwa razy na jednej grze? To jest moje grze? Wielkie marzenie. Ja myślę, że oni teraz wizerunkowo będą chcieli podskoczyć Microsoftowi i dadzą jednak wsteczną kompatybilność chociaż do tego PS4. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie, no to bo... na pewno, no już teraz mają taką architekturę, która tak naprawdę, wiesz, no nie ma problemu z tym, żeby przenieść gry. Nawet odpaliłbyś Halo na PlayStation 4, jakby ktoś chciał bardzo, nie? Poczekamy, zobaczymy. No, ale co o tym sądzisz, Pawle? Że kończy się ta generacja? No, powiem szczerze. Boisz się? Będę musiał nowego kompa na pewno już kupić. W takim wypadku to jest. A druga rzecz jest taka, że... Tak, jeżeli to już jest koniec,
i nie ma już być nic. Zaczyna się koniec dopiero. Tak, to no, ile to rok jeszcze zostaje? Dwa, no bo tam no, jak już wyjdzie piątka, podejrzewam, to że kończymy generację. 2019 to będzie ten rok, kiedy wyjdą te ostatnie duże ekskluzywy na PS4, właśnie teraz no, tak. 2 między innymi i tak dalej. Nie, nie no, tak, i ja PlayStation 5 też się wtedy pojawi, ale... no bo zawsze to było takie 2 lata, gdzie jeszcze pojawiały się te wszystkie gry Electronic Arts, FIFA, tutaj nowy Battlefield już będzie na PS5 na pewno. Mam wrażenie, że pod względem ekskluzywów. Pod względem ekskluzywów troszeczkę ta generacja była jakaś taka strasznie sucha. PS4 no bo... było raczej dobre, no. Bloodborne, God of War. God of War. Spider-Man będzie. Będzie, to nie mówimy no, o grach, jednak, które no... wówczas były. No, coś tam było jeszcze no. Znaczy, ale na pewno lepiej niż u tych drugich. Uncharted 4. Nie ma się. O właśnie. Które było całkiem niezłe, no nie oszukujmy się, 7 na 10, ale niezłe. No, no to 7 kolejny na 10. Uncharted nie, ja mówię było. O takich, wiecie. Gran Turismo Sport, fenomenalna no gra. Oczywiście to jest taki pewniak na każdą konsolę, więc tego już nie liczę za bardzo jako ekskluzywy, no ale... A jako tak, nie no... Bardzo źle się zaczęło ta generacja, jeżeli chodzi o ekskluzywy. Oj, było ciężko. Pamiętacie te pierwsze 3 oj, lata? Co, ale i taka posłucha, kiedy mówiło się, że na PlayStation jest na tylko dzień dobry. No tak, ale, ale wyszła jedna dobra Killzone. Gra i wyszły dwie gry. Coś jeszcze. A to były takie zapychacze, te ekskluzywy na początku. Ta... Killzone był fajny. PS4 się rozkręca tak naprawdę pod koniec. PS3 miał od początku fajne ekskluzywy. Heavenly Sword było, Uncharted pierwsze, drugie wyszło. Coś tam jeszcze było, chyba nie pamiętam. No, ale w każdym razie Demon's Souls. A teraz to było troszkę takie, że to się rozkręca później. No i dobrze, to świadczy też dobrze może o tym, że jeżeli te gry faktycznie wyjdą na początku PS5 też, to właśnie może być też ich strategia, że opóźniają te ekskluzywy takie duże, żeby one też były jakby na start PS5 jednocześnie. No tak, bo w sumie tak... pod koniec generacji będzie się pamiętało, poza tym, hej, pamiętacie ostatnią generację? Sony miało i to się zacznie wymieniać wszystko, co wyszło w ostatnie pół roku. No właśnie, właśnie. No to chyba znowu trzeba kupić konsolę Sony, a nie tą drugą. No całkiem sporo nas czeka tych ekskluzywów, tak jak wspomniałeś, to Death Stranding, Part 2, Days Gone. A, Days Gone jeszcze w ogóle no zapomniałem. Właśnie. Detroit wychodzi dzisiaj, kiedy nagrywamy ten odcinek. No są te ekskluzywy. Za 2 dni, kiedy nagrywamy, czy za 3, bo w piątek, 25. To dobra, ale podcast no, pojawi się dobra. Pewnie jutro, czy tam od dnia, w którym nagrywamy. Dobra, wychodzi na dniach po prostu, pewnie już w sklepach można dorwać. Tak czy inaczej, czekamy na wasze komentarze. Jak myślicie, kiedy wyjdzie PlayStation 5, a my przechodzimy teraz do tematu ostatniego kącika odcinka i tam było pytanie Rage 2 czy Borderlands 3, na co bardziej czekacie? I Wizun napisał, że zdecydowanie Rage 2, może 2, mimo że nie jest rebootem serii, pokaże klasę jak nowy Doom. Vandastix też stwierdził, że Rage 2 na razie zaciekawiło trailerem, grafika z Borderlandsów jakoś do mnie nie przemawia i nigdy nie ukończyłem 2, po prostu była nudna pod solo, więc bardziej czekam na Rage. Arbiter napisał Gears 5, ale to wiadomo, on zawsze o Microsoftie dużo mówi. A tak na serio to Rage 2, obydwie części Borderlands były dla mnie beznadziejne, nie przepadam za ciągłym porównywaniem i wymienianiem broni na lepsze. W sumie lubię to, ale kiedyś model strzelania jest dobry. Kiedy model strzelania jest dobry jak przy Destiny, a w Borderlands ma beznadziejny model. Lukas Bykowski napisał, że Borderlands było dla mnie nudne jak flaki z olejem, grałem koopa z kumplem i robiliśmy ze 3 podejścia, niestety bez efektów. Natomiast o Rage dowiedziałem się z waszego materiału, jednakże patrząc na zwiastun drugiej części, to również nie jest to gra dla mnie. Czyli Rage 2 wygrywa bezapelacyjnie, jeżeli no ja przyznam szczerze, że też mam takie odczucia. Rage 2 jakby, chociaż nie widzieliśmy jeszcze... Absyrtos jeszcze napisał, to zacytuję. Na tę chwilę zdecydowanie Rage 2, a z tego co kiedyś słyszałem, to za Mad Maxa odpowiadał oddział Avalanche ze Sztokholmu, a chłopaki z Nowego Jorku robili no tak, Just Cause 3. Tak, więc teraz też pewnie są podzieleni, że część robi Just Cause 4 może, a część robi Rage 2. I jeszcze sprawdzam, czy coś więcej było o tym. Nie, ktoś wspominał, Heniek Antoszczyk, czy widzieliśmy prezentację Black Ops 4. Tak, widzieliśmy, wspominaliśmy w dzisiejszym odcinku, ale dużo, dużo więcej będzie na audycji. Tak więc, no, przypominamy pytanie odcinka. Jak myślicie, jak będzie wyglądał nowy Stalker 2? Co od niego oczekujecie? No, a to był 296 odcinek GNM+, jeszcze 4 do 300. A z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyla i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.